Siemanko, z tej strony Kuro Workout. Dzisiejszy materiał będzie odnośnie tego, jakie ćwiczenia możemy wykonywać na takich poręczach czy paraletkach, jak kto woli nazywać to urządzenie. Takie poręcze możemy kupić na Allegro w cenie 130-200 zł lub w innym sklepie internetowym. Ja osobiście wygrałem te poręcze na zawodach w Holandii i pokażę za chwilę, jakie ćwiczenia możemy na nich wykonywać. I przy użyciu dodatkowo jeszcze drążka możemy spokojnie w domu zrobić kompletny trening całego ciała, bez wychodzenia na dwór, bez wychodzenia na specjalne siłownie czy sale treningowe. Zapraszam do oglądania. Pierwsze ćwiczenie, podciągnięcie australijskie, idealne dla osoby, która nie umie się podciągać. Trzymamy prostą sylwetkę i pełny zakres ruchu. Kolejne ćwiczenie to dipy. Opuszczamy się do złamania kąta 90 stopni w łokciach i wypychamy do góry. Nie wyginamy w kręgosłupie, trzymamy spiętą sylwetkę. Ćwiczenie zastępcze dla dipów, czyli szwedki w oparciu tyłem o poręcz. Nogi dajemy przed siebie, opuszczamy się do złamania 90 stopni, następnie wypychamy w górę, plecy ciągle jak najbliżej poręczy. Ćwiczenie bardziej dla zaawansowanych, nazywam je wjazdy. Mocno pracuje triceps i trochę mniej barki, zależy też od wykonania. Jak widzicie, sylwetka ciągle w jednej linii, pracują same ręce. Czym niższe paraletki, tym ćwiczenie cięższe. Paraletki możemy wykorzystać też do ćwiczenia dipów na pojedynczym drążku. Klatką dotykamy paraletek, łamiemy kąt 90 stopni w łokciach i wypychamy do góry. Pracujemy mocniej tricepsami niż przy zwykłych dipach. Ćwiczenie izometryczne, jak widzicie L-sit, ćwiczenie dla średnio i bardziej zaawansowanych. Łokcie mają być proste, mocno pracujemy brzuchem i nogami. Jeżeli komuś ciężko, może leciutko uginać swoje nogi. Teraz kolejne ćwiczenie na brzuch. Pierwsze to wznosy nóg do L-sita dla bardziej zaawansowanych. A jeżeli komuś będzie ciężko, to może wykonywać uginanie nóg w podporze. Ja nazywam to ćwiczenie krzesełka. Na paraletkach tego typu można wykonywać oczywiście różne elementy czy progresje do nich, na przykład front lever czy planche. Tak jak wspominałem, ja te paraletki dostałem w ramach vouchera, który wygrałem w Holandii na zawodach. Paraletki pochodzą ze sklepu sportbuy.nl. Link do firmy, do tej strony podam w opisie, ewentualnie w komentarzu, jeżeli ktoś by chciał kupić identyczne paraletki jak moje. Są bardzo dobre, jestem z nich bardzo zadowolony i będę często uskuteczniał trening w domu przy użyciu właśnie tych paraletek. I tak jak wspominałem, kupujecie sobie paraletki, dodatkowo drążek i spokojnie robicie trening na całe ciało. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak ułożyć sobie trening, jakie ćwiczenia dobrać pod siebie, jest dużo ćwiczeń alternatywnych, jeżeli ktoś nie umie się podciągnąć czy zrobić dipa, nie przerażajcie się, spokojnie możecie również zaczynać ćwiczyć kalistenikę czy street workout. Wszystko znajdziecie w filmiku Podstawy Street Workout u mnie na kanale. Tam objaśniam, jak dobierać serię, powtórzenia, jakie ćwiczenia dobierać pod siebie i wszystko pokazuję, wyjaśniam. Mam jeszcze do Was prośbę o zostawienie opinii w komentarzu, czy Wam się podobają filmiki tego typu kręcone w domu. Dokupiłem sobie lampę oświetlającą, która poprawia troszeczkę jakość tego wideo. Odbija się ona w telewizorze, może zauważyliście, może nie. I dodatkowo mikrofon dosyć dobrej jakości, którym nagrywałem dźwięk podczas wykonywania ćwiczeń, gdy objaśniałem je. Dajcie znać, jak sprawuje się i lampa, i mikrofon. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, o czym mogą być kolejne filmiki. Osoby nowe, które oglądają mnie po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które nie wiedzą, jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy, zapraszam na brief na mój fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z Wami i do kolejnego odcinka.